Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją nowej szczotki. Szczotka została wypuszczona przez producenta Tangle Teaser dokładnie, tak jak tutaj pewnie Wam będzie odbijać. Nazywa się Blow Styling. To jest zamiennik prostownicy. Powiem Wam tak, od razu uprzedzam, nagrałam krótki filmik, jak ja suszę włosy. Pierwszy raz przy użyciu tej szczotki. Błagam, jestem tam lekko nieporadna, więc bierzcie to pod uwagę. Tak, wrzucę Wam tutaj dokładnie filmik, żebyście widzieli i tak. Jeżeli chodzi o tą szczotkę, szczotka wygląda dokładnie tak. Już Wam wyjmuję z pudełeczka, bo specjalnie sobie zachowałam. Szczotka wygląda dokładnie tak. Tutaj to włosie, które jest, może tak Wam będę pokazywała, to włosie, które jest strasznie twarde, także to nie jest na zasadzie Tangle Teasera. Znaczy te włosie, powiedzmy, że jest bardzo podobne, natomiast ono jest takie bardzo sztywne, także jak przeczesujecie włosy na przykład, to automatycznie włosy przechodzą Wam przez wszystkie te bolce, nazwijmy to tak. Ta szczotka teoretycznie w sklepie powinna kosztować 89 zł, ja ją kupiłam za 54 w Hebe, bo akurat była taka promocja. I tutaj jest napisane Tangle Teaser cares for your hair. Tangle Teaser cares for the hair you wear. Experience a new blow styling hairbrush for a salon professional finish. I tutaj nam producent obiecuje, że dzięki tej szczotce Wasze włosy będą się suszyły szybciej. Wyeliminuje różnego rodzaju, wiecie, frizz, czyli takie puszenie się włosów, tym podobne rzeczy. I nada Wam takiej lekkości, połysku i uniesie włosy od nasady. I teraz tak, powiem Wam, co ja o tym sądzę. Ja nie wiem, czy mam tą wersję dużą, czy małą, bo są podobno dwie, ale no taka jest, jak moja głowa. Okej, i teraz tak, co ja o tym sądzę? Bardzo fajna szczotka. Niestety musicie brać na mnie poprawkę, że ja jestem lewa w suszeniu włosów. Pomimo tego, że robię to codziennie, zawsze suszę tylko i wyłącznie przy pomocy suszarki, nigdy przy pomocy szczotek. Dzisiaj mówię, nie, nakręcę taki filmik, mówię, zobaczycie, jak to się samo suszy. Faktycznie suszenie trwało o wiele krócej. Natomiast powiem Wam tak, popełniłam jeden malutki błąd. Popełniłam błąd tego typu, że nie zrobiłam sobie sekcji włosów. Z tego wiecie o tym, że ja mam bardzo grube włosy i myślałam, że tak będzie, wiecie, rachu ciachu. Natomiast faktycznie szło to szybko, ale jednak byłoby lepiej, gdybym te włosy pogrupowała. I teraz tak, czy uważam, że szybciej mi się wysuszyły? Tak, myślę, że tak, myślę, że bez problemu. Czy wyeliminowali to puszenie się? Tak, tak jak widać, to są akurat włosy, które ułożyłam, także nie puszą się, nie ma takiej opcji, także są ładne, takie typowe. Czy nadany jest volume, czyli od nasady są uniesione jak gdyby te włoski i czy jest błysk? Powiem Wam tak, błysk jest na 100%, bo nawet przyglądałam się przed chwilą w kamerze moim włosom i faktycznie są takie leciutko bardziej błyszczące. I czy są uniesione od nasady? O dziwo, tak. O dziwo, tutaj powiem Wam szczerze, robiłam takim ruchem podnoszącym i powiem Wam szczerze, nawet grzywka mi się leciutko podniosła. Może nie jest to jakieś wielgaśne, wiecie, wow i w ogóle. Natomiast powiem Wam szczerze, że jestem mile zaskoczona. Na pewno potrzebuję... Ups, wypadła mi ulotka. Na pewno potrzebuję trochę praktyki, bo tak jak widzicie tutaj średnio mi to idzie. Z tego względu, że ta szczotka jest po prostu jest strasznie taka twarda i taka, te włosy się nie uginają i musicie je spokojnie tak wyprowadzić, żeby Wam się dopiero zrobiły takie fajne. Natomiast powiem tak, czy to jest taki, wiecie, salon pro prostowanie prostownicą? Myślę, że nie. Mi ich troszeczkę brakuje praktyki, natomiast powiem Wam tak, są bardzo ładne, gładkie, bo tutaj na końcach, tak jak producent obiecuje, one powinny być typowo proste. Ja takiego efektu nigdy nie uzyskałam, nawet prostownicą, bo moje włosy zawsze się kręcą. Natomiast powiem Wam szczerze, że to co widzę, to co zrobiłam tą szczotką, mi odpowiada i jestem mile zaskoczona, tak? Od razu powiem, bo pewnie będziecie pytać, nie ciągnęły te twarde włoski waszych włosów, nie ciągną, w żaden sposób też nie elektryzują. Normalnie zachowują się jak Tangle Teaser, także szacun za to.
Ja myślę, że całkiem fajna opcja, tylko trzeba niestety się nauczyć jak gdyby posługiwać tą szczotką, bo no, nie ukrywam, że jak to włosie jest takie twarde, to jest... no, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Ale ja jestem jak najbardziej na tak. Mam nadzieję, że wypróbujecie tą szczotkę. Polecam w Hebe. Fajny gadżet. Fajny gadżet, nie dla wszystkich, ale jeżeli ktoś lubi, to polecam, bo naprawdę jest ok. Dzięki ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!